czego tu szukasz? Jestem głodny i spragniony. Dziękuję. Potrzebowałem tego. Polujesz w okolicy? Tak, na dwóch gości. I chyba ich znalazłem. Jesteś Matt Slade. I co z tego? Tom, twój brat, jest na zewnątrz. Nie znam cię. Znałeś mojego ojca. Dana Evansa. Z Ariba Mason. Dan Evans? Strzeliłeś mu w plecy. Idziemy do domu. Masakra w Wielkim Kanionie. When they see me come, I ride alone the night at the end of each fight that I've won. My gun is strictly for hire, but I stay within the law. I'm always first one to fire, the quickest one on the draw. I sing a song of the West, the song of a man who's free. I know I'm one of the best, there's no man alive who can outshoot me.
stać. Skąd jesteś? Uważaj, Bear, on może kłamać. Co robisz w kanionie? Tylko przejeżdżam. Skąd wiemy, że mówi prawdę? Zejdź mi z drogi. Stul pysk. Żadnego strzelania. Flick nie chce kłopotów. Ręce do góry i złaź z konia. Jesteście synami Freda White'a? Znasz naszego tatę? Poluje na pumy dla Harley'a Whitmora. Już nie. Jest pan z Ariba Mason? Tak. W samą porę, chłopcy. Obiecaliście pomóc matce. Witaj, Fred. Wes Evans? Tak, to ja. A co to ma być? Pochowałem tu 6 dancerów i 3 Whitmorów. A w tym leży moja noga. Zakopałem ją tam, gdzie oberwałem. Miałem szczęście. Albo tali dancer nie jest tak dobrym, jak oni mówią. Mieszkasz teraz w Redgrass? Tak. Po tym, jak straciłem nogę, Harley sprzedał mi ziemię. Zbudowałem dom i jakoś sobie radzę. Ale niech Eric Dancer lepiej trzyma się stąd z daleka. Jeśli go tu zobaczę, zabiję go. Myślałem, że więcej cię już nie zobaczę. Długo mnie nie było, ale cieszę się, że wróciłem. Do zobaczenia, Wes. Dbaj o siebie, Fred. Widziałeś go? Nie. Gdybym nie wiedział, że nie żyje, przysiągłbym, że to Wes Evans. Cześć, Kuli. To chyba ze 2 lata. 2 lata, miesiąc i 5 dni. Wejdź. Nic się nie zmieniło. Nie inaczej. Nie wierzę. Na pewno nie jesteś duchem? Czuję się zbyt rzeźko jak na ducha, a whisky wciąż mi smakuje. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Pisałem do ciebie i Nancy listy. Jeden mam przy sobie.
Przyszedł 8 miesięcy temu. To pierwszy. Drugi przyjdzie w tym roku, albo następnym. Więc myślałeś, że nie żyję. Nancy też? Tak. Myśleliśmy, że zginąłeś pod Wyoming. Nie mogę doczekać się jej miny, kiedy mnie zobaczy. Co z gangiem Slate'a? Niedawno w Oregonie dorwałem dwóch ostatnich. To już wszyscy? $5,000 nagrody może się przydać. Wydawałem już dwa razy tyle. Cały majątek po ojcu. Nie chcę pieniędzy. Mam dom. Kupię bydło i będę je hodował dla mnie i Nancy. Nie chcę już być szeryfem. Chcę się ustatkować. Odznaka należy do ciebie, Wes. Dostałem ją, bo wyjechałeś. Więc żona naprawdę cię widziała. Pierwszy raz ma rację. Witaj z powrotem, Wes. Nic się nie zmieniłeś. Niech sędzia Hilliot lepiej przygotuje dla Wesa nagrodę. Dorwał Slate'ów? Co do jednego. Od początku mówiłem, że Wes Evans ich dopadnie. Nie słuchaj go, Wes. On pierwszy twierdził, że nie żyjesz. Chyba ktoś sędziemu nakłamał. Mniejsza o to. Najważniejsze, że wróciłeś i chyba zostaniesz. Nigdzie się nie wybieram. Doskonale. Przejmiesz biuro szeryfa. Liczymy na to. Dla Ariba Mason nastały ciężkie czasy. Zanosi się na walkę między Whitmorami i dancerami. Red Grass należy do Whitmorów. Strzelbami dancerowie jej nie odbiorą. Tully uważa, że Whitmorowie zmusili jego ojca do sprzedaży ziemi. Stary Eric od lat próbuje udowodnić to w sądach i żaden nie przyznał mu racji. Nawet Sąd Najwyższy, ale on nie chce się z tym pogodzić. Jak tylko usłyszał wyrok, zaczął wrzeszczeć, że albo Red Grass będzie jego, albo niczyje. Eric chętnie sięga po broń i nie zawaha się nikogo zabić. Nie chcę się w to mieszać. Bert to dobry stróż prawa, ale brak mu twojego doświadczenia. Zostanie zastępcą szeryfa. Przykro mi, nic z tego. Ja cię rozumiem. Zostawcie go, musi odpocząć. Chodźmy się napić. Wpierw muszę się z kimś zobaczyć. Daj spokój, chodź z nami. Wes, listen to me. Tylko ty dasz radę dancerom i Whitmorem. Chcą się wzajemnie powybijać. Droga wolna. Ja chcę spokoju. Tu o niego trudno. Tully dancer oszalał. Nie spocznie, póki nie dostanie Red Grass. Zawsze był krewki. Nawet ślub z Nancy go nie wyciszył. I'm sorry, Wes. Bert ci nie powiedział? Mogę się dosiąść? Śmiało. Napijesz się? Nie, dzięki. Zawsze wiedziałem, że kiedyś wrócisz. Szkoda, że inni nie podzielali twojej wiary, Clay. Nie miej jej za złe, że wyszła za mojego brata. Nancy jest cudowną kobietą, a Tully jest szczęściarzem. Chcesz odwiedzić nas na ranczu? Jutro wyjeżdżam z miasta. Nie chcesz jej zobaczyć? Nie mamy o czym rozmawiać. No cóż, powodzenia. I wzajemnie. Do widzenia. Clay to jedyny przyzwoity dancer. Jeszcze go przekabacą. Przemyślałeś sprawy? Nie zmienię zdania. Wyjeżdżam z Ariba Mason. Co takiego?
Jutro pojadę na Rancho Whitmore'a i zaoferuję Harlemu mój dom, ziemię i bydło. Jeśli przyjmie propozycję, wyjadę. Zanim upadł, to już nie żył. Nie wiadomo, może umarlak wciąż rusza palcami. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, Ace. Na co się gapicie? Coś nie tak? Grać dalej w karty, a ty nie przestawaj brzdąkać. Napij się pan z nami. Ja stawiam. Chyba nie chcesz mnie pan urazić. Do dna. Co to za jedni? Bracia Mansonowie. Piątego nie ma. To Flake. Jest szefem. Ciekawe, co robią w mieście. Spytaj Taliego Dancera. Miałeś rację. W mieście szykuje się burda. Tali wynajął 4 rewolwerowców? Z Flake'iem 5. A może nawet 100. Koczują w kanionie Buka. Jesteś pewien? Widziałem ich. Ten duży to jeden z nich. Lepiej ostrzeżmy Whitmore'a. Spokojnie. Ej, ty tam. Gdzieś już cię widziałem. Zabawne. Nie sądziłem, że twój ptasi móżdżek to zapamięta. Co? Spokój, Bear. Flake mówił bez strzelania. Nie obchodzi mnie, co mówił. Sam mu to powiedz, jak przyjedzie. Sam zacząłeś. Odpuść. Nie wtrącaj się, szeryfie. Radzę sobie, Bert. Czy Flake mówił coś o walce wręcz? Nie. Mnie. No dalej. Wstawaj, Bear. On your feet, you lunkhead. We'll meet again. Jeszcze przekonamy się, kto lepiej strzela. O ile Flake ci pozwoli. Zabiję go, Ace. Złoił ci skórę. Widział mnie z innymi w kanionie. Zapomnimy mu to? Racja. Powiem Flake'owi.
Pozwól, Nancy. Dobranoc. Wróciłeś. O tej porze żona powinna być w domu przy mężu. Nie oskarżaj mnie. Wina leży też po twojej stronie. Bo nie zginąłem? Cieszę się, że wróciłeś cały i zdrów. Uwierz mi. Dlaczego nie zaczekałeś? Pisałem do ciebie. Nie dostałam żadnego listu. Byłam sama. Myślałam, że nie żyjesz. That's right, Wes. Płakałam po nocach, myśląc, czy słusznie postąpiłeś, zostawiając wszystko, w tym mnie, by pomścić ojca. Wracasz od tak po 2 latach i myślisz, że nic się nie zmieniło? Przepraszam. Nim wyjechałem, myślałem, że tak należy. Miałem obowiązek do spełnienia. Codziennie, gdy mnie nie było, myślałem o tobie, o tym domu i o nas. Teraz wszystko rozpadło się w proch. A ty, Nancy? Jesteś z Talim szczęśliwa? Być może oboje popełniliśmy błąd. Kochasz go? Nie. Nie kocham. Ale to mój mąż. Dlaczego za niego wyszłaś? Był dla mnie dobry. W tamtym domu została mi jedynie przyjaźń z Clayem, ale wciąż jestem żoną Taliego. A ja mężem Nancy. Witaj, Wes. Nie było jej w domu, więc pomyślałem, że sprawdzę tu. Ależ z tego Claya romantyk. Chciałam... Naturalnie. Chciałaś się pożegnać. Przecież Wes wyjeżdża i może już nigdy nie wrócić. Wiem, że wiele się zmieniło. Gdy wyjechałeś, ktoś musiał się zająć Nancy. I to właśnie robisz? Zajmujesz się nią? Poślubiłem ją. Jest dobrą żoną. Kłamałaś, mówiąc, że mnie nie kochasz. Do ucha szepczesz mi coś innego. Kończymy to pożegnanie. Pora wracać do domu. Nie macie już sobie nic więcej do powiedzenia. Jeśli pozwolisz, Wes, do widzenia, Tali. Szkoda, że wyjeżdżasz tak nagle. Lepiej, żebyś nie jechał kanionem. Jeszcze naważysz sobie piwa. Uważaj, Wes, żebyś sam nie musiał go wypić. Jedźmy. Żegnaj. Dokąd to?
Nie poznajesz mnie, Mad? Wes? Wes Evans, jak Boga kocham. Jak życie, Mad? Fatalnie. A będzie jeszcze gorzej. Spójrz dookoła. Wszyscy, którzy potrafią strzelać, wyjechali. Dokąd? Nie słyszałeś? Chcą się pozbyć Dancera. Przecież Mansonowie zerwali umowę z Ericiem. Harley w to nie wierzy. Całą noc zbierał ludzi. O świcie wyruszyli. Trzeba ich powstrzymać, Wes, zanim będzie za późno. Ktoś musi postawić się Dancerom. Zniszczą ranczą, a ludzi na nim zabiją. Nancy też to dotyczy. To ranczo to teraz jej dom. Jeśli chce o nie walczyć, jej sprawa. Jesteś uparty jak muł, szeryfie. Nie jestem szeryfem. Twój ojciec nim był. A ty co, będziesz hodował kury? Is that what you like? Well, you could be right, son. What do you care about? Nie chcesz się w to mieszać, bo w ten sposób odegrasz się na Nancy i Tully. Mam rację? Nancy and Tully for what they did to you while you were gone. Right? You don't answer. Nie musisz odpowiadać. Wiem, jak się czujesz. Przykro mi. Tully? Co jest, Luke? Whitmore tu jedzie. Ma chyba ze 100 ludzi. Harley Whitmore? Tak, ma całą armię. Zbierz tylu ludzi, ile dasz radę. Przygotujcie konie i amunicję. Harley Whitmore tu jedzie. Co się stanie? To jakieś nieporozumienie. Więc Harley Whitmore tu jedzie. Tak, i ma setkę ludzi. Nie marnował czasu. Przygotowaliśmy mu niespodziankę, ale to on zaskoczył nas. To sprawka Wesa. Widziałem naszych ludzi w kanionie. Stało się. Nie zmienimy tego. Ale możemy to naprawić. Harley Whitmore ich odkrył. Mansonowie nie będą walczyć. Skoro ryzyko jest większe, to podwoimy stawkę. 50 tysięcy. Wyślij do Mansonów człowieka. Sam pojadę. Wykluczone. Zablokuj przełęcz. Kilku ludzi zostaw na ranczu. Choćby nie wiem co, Harley nie może się przedostać. Right. Naprzód. Go on!
dajcie się zatrzymać. Naprzód. Wystrzelamy ich jak kaczki. Każ ludziom wstrzymać ogień. Oszalałeś? Zjeżdżaj stąd. Musisz mnie wysłuchać. Czego chcesz? Nie mierzysz się z całym gangiem Mansonów, bo ich odkryłam. Dzięki. Wykorzystam przewagę, którą teraz mam. Nie bądź głupcem. Byli gotowi poderżnąć nam gardło. Ja teraz stawiam warunki. Dzięki mnie. Chcę czegoś w zamian. Daj mi porozmawiać z Ericiem Dancerem. Obawiasz się o Nancy? Spokojnie, nic jej nie będzie. Może i o niej myślałem, ale rozejrzyj się. Ilu ludzi musi jeszcze zginąć? Daj mi godzinę, a przekonam Erika, żeby odprawił Mansonów. Mam przegapić okazję, żeby ich załatwić? Wiem, jak pozbyć się ich na dobre. West dołączył do Whitmora. Zapłaci za to. Dlaczego nie strzelasz? Do roboty. Mamy ich jak na talerzu. Jak przyjadą Mansonowie, rozprawimy się z resztą. Wstrzymać ogień. Hold your fire, men! Hold your fire! Czego on chce? Ma białą flagę. Tali! Tali! Gdzie Mansonowie? Nie przyjadą. Zapłaciłem im 20 tysięcy po nic? Nie znalazłem Flicka Mansona. Bez niego reszta się nie ruszy. Znajdź go. Za późno. Przekonamy się. To Wes. Nie. Wysłuchajmy go. Nie miałeś wyjechać? Chcę pomówić z twoim ojcem. Leży chory w łóżku. Mów ze mną. Harry dał mi godzinę, a zmarnowałem już 5 minut. Zabierz mnie do swojego ojca. Thank you.
odpocznijcie. Nie będzie go godzinę. Wtykasz nos w cudze sprawy dokładnie jak twój ojciec. Jego w to nie mieszajmy. Nie chcę obrażać jego pamięci. Szanowałem go, ale jesteś naiwny jak on. Przekonuje mnie to, co widzę, a w kanionie widziałem rewolwerowców. Skąd pewność, że to ja ich sprowadziłem? Harley nie dał się łatwo przekonać do zawieszenia broni. Zaatakował mnie znienacka i zabija moich ludzi bez powodu. Nie waż się go bronić. Wynoś się, bo odstrzelę ci łeb. Lepiej niech posłucha pan głosu rozsądku. Będą tu za godzinę i spalą rancho do cna. Zaczekaj. Dlaczego mi nie wierzysz? Nie mam z Mansonami nic wspólnego. To musiał być Harley Whitmore. Do widzenia. Wes. Stoisz po niewłaściwej stronie. Przyniosłam lekarstwo. Zostaw je i wyjdź. Well, Eric? Niech odwoła pan Mansonów, inaczej Harley wszystkich was wybije. Dobrze, odprawię ich. Mają opuścić stan. Ile Whitmore ci zapłacił? Mniej niż wy Mansonom. Skończyłeś już, Wes? Do Harlego pójdę z jednym z pańskich synów. Wróci za kilka tygodni, o ile Mansonowie znikną. Z którym? Decyzja należy do pana. Wyślij Claya. To jeszcze chłopiec. Nie odsyłaj go. Dlatego to on pojedzie. Ja zajmę się Mansonami. Clay też da radę. Sam im powiedz. Podejdź, synu. Boisz się? Nie, ojcze. Pokażesz im, że jesteśmy ulepieni z twardej gliny. Postaram się. Zabierz go. Jesteś za niego odpowiedzialny. Nie ja, ale pan. Proszę o tym pamiętać. Jadę do banku, tam się spotkamy. Wes, proszę, uważaj na niego. Nie słyszałaś, co powiedziałem? Nie chcę, żeby coś wam się stało. O ile dotrzymamy umowy, nikomu nic się nie stanie. Źle, płacą nam za nic. Podziękujmy panu Wścibskiemu. Gdyby nie on, bylibyśmy martwi. Wszyscy na tym skorzystamy. Zapłata, panie Dancer? Śmiało, przeliczcie. Napijemy się, żeby przypieczętować umowę? Napijecie się w drodze. Im prędzej ruszycie, tym lepiej. Nie śpieszy się nam, ale mnie tak. Odmówili walki. Myślisz, że zmienią zdanie, mimo że dostali już pieniądze?
Z takimi ludźmi, z tobą włącznie, lepiej nic nie myśleć. Zostajemy, dopóki nie wróci Flake. On tu rządzi. Gdzie on jest? Nie twoja sprawa. Zapłacono wam, żebyście stąd wyjechali i zamierzam tego dopilnować. Bez Flake'a nigdzie się nie ruszamy. Jeśli jutro jeszcze tu będziecie, powieszę zakładnika. To nie mój brat. No dobra, Wes, wystarczy. Dostali pieniądze i wyjeżdżają. Flake zabawia się gdzieś w mieście. Wysłałem do niego człowieka, żeby powiedział mu o umowie. Jutro nie będzie po Mansonach śladu. Prawie ci wierzę. Chodzi o życie mojego brata. Macie czas do świtu. I'm through, Wes. With the whole thing. I wash my hands. Moja rola skończona. Teraz to twoja sprawa. I don't trust him, Curly. Nie ufam mu, Curly. Upewnijmy się. It's there. The whole bundle. Kupa forsy. Now Whitmore can enjoy Redgrass. Whitmore może cieszyć się Redgrass w spokoju. They haven't got us yet. Nie pozbędą się nas. Mansonowie odprawieni, Clay jest zakładnikiem. Pokonali nas. To pozory. Mamy coś, czego im brak. Pieniądze. Przekonamy Flika Mansona, żeby dalej dla nas pracował. Miną miesiące, zanim znów zbierze ludzi. Pogódź się z tym, ojcze. Pokonali nas. Nie miesiące, Tali. To będzie dziś wieczorem. Oszalałeś. Flick nie wykorzysta tych ludzi. Podaj mi coś do pisania. Co robisz? Wystawiam kwity na 50 i 25 tysięcy. Odbierz pieniądze z banku i przekaż Mansonom w obecności Wesa. Razem 75 tysięcy. To spora suma. To jedyne wyjście. Zanieś to Flake'owi. Odbierze pieniądze, gdy zginie ostatni Whitmore. Nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Z powodu Clay'a. Co z nim? Zabiją go. Wiem o tym. I know exactly what they'll do. Jego śmierć nic nie znaczy? Sure it does. Przeciwnie. But I look at it this way. Jeszcze godzinę temu Clay walczył z Whitmorem. Tak jak ty ryzykował życie dla ziemi, która prawnie należy się jego ojcu. That's different. Zginąć w walce to co innego niż zawisnąć na stryczku. Śmierć jest jedna. Liczy się to, za co umieramy. To ukoi nerwy. Dziękuję, ale nie palę. Pora zacząć. To łatwiejsze niż strzelanie i nie tak zabójcze. Wstawaj. Nie wiąż go, nie ucieknie. Mam rację? Zgadza się. Doskonale. Wybacz, to nie powinno długo potrwać. Jutro o świcie Mansonowie wyjadą ze stanu. Chce ci się pić? Tak, trochę. Daj mu wodę. Proś o co tylko chcesz. Zejdź ze słońca. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Thank you.
Dziękuję, że jesteś dla niego dobry. Szkoda mi go. Aż trudno uwierzyć, że to dancer. Ale to niczego nie zmienia. Jeśli zerwą rozejm, powieszę go. Wiem, Harley. Uważaj na siebie i miej oko na dancerów. Do zobaczenia rano. Przyjechał. Czego się dowiedziałeś? Dancerowie chcą zerwać rozejm. Tali jedzie z Ace'em i resztą do kanionu. Po co? Po Flake'a. Clay'a powieszą, a w przełęczy przybędzie trupów, chyba że zaczniemy działać. Przecież nikt nie wie, gdzie jest Flake. Gdzieś w górach. Nie traćmy czasu. Jeśli się mylisz, Clay straci życie. Jestem pewien. To z jego powodu chciałem, żebyś przyjechał. Ilu mamy ludzi? Nie wiem. Nie jestem szeryfem. Potrzebujemy ochotników, a sędziego mieszkańcy posłuchają. Jestem też za nich odpowiedzialny. Gang Mansonów to 100 zawodowych morderców. Kogo się spodziewałeś? Kobiet i dzieci? Wczoraj nakłaniałeś mnie, żebym poszedł w ślady ojca, ale szeryf sam nie utrzyma prawa. Ani ja, ani nikt w mieście nie może ci pomóc. Nie warto. Narażać życia, żeby bronić własnego domu? Narażać życia dla Whitmora. Od śmierci twojego ojca niewiele się zmieniło. Tu rządzi prawo pięści. Jednak wierzę, że sprawiedliwość zwycięży. Jaki masz plan? Czwórka Mansonów jest gdzieś w okolicy. Jeśli ich dopadniemy, łatwiej będzie dobrać się do Flake'a. Wykluczone. Chybimy i zaatakuje nas reszta. Nie chybimy. I Flake'a też dostaniemy. To gang Mansona, nie Slate'a. Nie bądź taki pewien. Zaczynam wątpić w niektórych moich przyjaciół, Hilliocie. Na mnie możesz liczyć. Zrobimy to razem i zwyciężymy. Ugh!
Let's look around. Rozejrzyjmy się. Gdzie on jest? Na górze. Nie przeszkadzać mi. To ja, Tully Dancer. Wpuść mnie, Flake. No, all right, come in. Dobra, wejdź. Who is he, Flake? Co to za jeden? Taki gałgan. Mówią, że siedzisz w hotelu już 3 dni. 5. Jestem świeży jak pączek róży. Okryj się czymś. Whitmore zaatakował ludzi z kanionu. Nic o tym nie wiem. Pośpieszmy się. Nie ma czasu. Za atak z zaskoczenia 25 tysięcy, ale Wes Evans wszystko spaprał. Zapłaciłem już twoim braciom. Reszta czeka w kanionie gotowa do walki. Skoro tak, to ich nie zatrzymuję. Na czym skończyliśmy? Ludzie zrobią, co im rozkażesz. Pomóż nam, inaczej zginie ich więcej. Niech spoczywają w pokoju. Ma poczucie humoru. Jest idealna. Rano musimy zaatakować. Przeszkadzasz nam, wyjdź. Obiecuję, jutro ci go oddam. Oto kwit. Spóźniłeś się. Whitmore ma więcej ludzi, a moi sporo kosztują. Mój ojciec zapłaci 2 razy więcej. 50 tysięcy wystarczy? Dokąd idziesz? Do pracy. Nie zostawiaj mnie. Puszczaj. To ciekawe. Gdzie moi bracia? Czekają na nas w Ariba Mason. Wiedziałeś, że wezmę pieniądze. Wiedziałem, że przemówię ci do rozsądku. Nancy, co tu robisz o tej porze? Mogę ci pomóc? Szukam Taliego. Widział go pan? Czy coś się stało? Od rana nie wrócił do domu. Coś knuje i nie wiem, co robić. Pewnie nie wróci na noc i to wszystko. Nie martw się.
Maybe not. Wierzy pan w to? But you don't believe that a bit, do you? I don't either. Bo ja nie. Go home now, Nancy. It's Jedź late. Do domu, już późno. Nic na to nie poradzisz. Dobranoc. Szuka pani Taliego Dancera? Tak. Kim pan jest? Jego przyjacielem, a pani? Jego żoną. Wie pan, gdzie on jest? Tak. Zaraz się z nim spotykam. Proszę powiedzieć, gdzie. Może Tali nie chce, żeby pani tam była. Muszę z nim porozmawiać. Moi bracia zaraz powinni tu być. Zna ich pani? No, my brothers? No. Nie. Like them. Da się ich lubić. Mają jedynie słabość do kobiet, tak jak ja. W tym mieście nie ma ani jednej wartej uwagi kobiety. Flake ma w Silver City jedną ślicznotkę. Oh, sorry. Przepraszam. Nie powinienem się tak wyrażać przed damą. Proszę wybaczyć. Przeszedłem to miasto wzdłuż i wszerz i nigdzie nie widziałem tak pięknej kobiety jak pani. As hard as I look, I didn't see any women, none like you anyway. Pomocy. To Nancy. Zamknij Ace'a z pozostałymi. Złaź ze mnie. Łapy precz. Uważaj. Biegiem do szeryfa. Zaraz się przekonamy. Został tylko Flake. Trzeba działać szybko. Obudźmy miasto. Mamy prawie wszystkich Mansonów. Wyłaź, Wes. Róbcie, co każemy, a nie stanie się wam krzywda. Wypuść moich braci. No dalej, wypuść ich. Thank you.
Rzuć strzelbę. Od tyłu. Z tyłu jest goła ściana. Nie uda nam się, nie ryzykując życia twoich braci. Nie chcę szeryfa i Evansa za jeńców. Bracia mogą zaczekać. W międzyczasie załatwimy Whitmora. Zgoda. Jadą do przełęczy. Zatrzymajcie ich tu. Co robimy? Nie możemy tu zostać. Jakiś pomysł? Może. Załatwiliśmy obu? Droga wolna. Był dzielnym człowiekiem. Jedynym w tym mieście. Harley Whitmore wpadnie w krzyżowy ogień. Nie ma szans, chyba że ruszymy na Flake'a Mansona. Harley nie ma wyboru, jak powiesić Claya. Tali jest z nimi. Zerwał rozejm. Jeśli tego nie zakończymy, to Mansonowie przejmą tu władzę. Musicie coś z tym zrobić. Harley, patrz.
To Flake. Pilnuj chłopaka. Oby starczyło nam amunicji. Rozdzielić się. Nie mogą nas otoczyć. Utknęli, strzelajcie. Twój ojciec mi za to zapłaci. Moi ludzie nie umierają po nic. Spychajcie ich w tę stronę. Odparliśmy. Teraz reszta. Walczyć. Prawie ich mamy. Tchórze, walczcie. Flake!
Wygraliśmy. Mansonowie uciekają. Za nimi. Na ranczo dancerów. Let's go! Dziękuję, Fred. Jesteś ranny? Tylko draśnięty. Gdyby ogień dosięgnął drzew, dolina odrastałaby latami. Zabierz go. Nie chcę go tu nawet grzebać. Przynajmniej teraz będę miał spokój.
Nie rób tego, Harley. Zbyt wielu ich zginęło. Niektórzy niewiele młodsi od Kleja. Dancer przypłaci to życiem syna. Taka była umowa. Masz jego syna. Tego odpowiedniego. Ściągnąć go. Chodźmy, ojcze. Let's go. Zanieście go do środka. Oby to zakończyło walkę o Red Grass. Za pokój trzeba słono zapłacić. Będziemy się nim długo cieszyć. Jeszcze dłużej, jeśli zostaniesz, Wes. Zabiłem. Wierzysz mi? Wierzę. To byłoby wbrew twojej naturze. Wracasz do domu? Do biura szeryfa. Mam sporo zaległości. Poza tym dom wymaga naprawy. Będę potrzebował twojej pomocy. Zajmiesz się tym? Tak. Możesz urządzić go dla nas tak, jak chcesz. Wrócę tu.